Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku zagramy w Among Us w Brawl Stars, a dokładnie zagramy w bardzo fajną mapkę, która została stworzona przez jakiegoś fana gry Brawl Stars, a Supercell docenił jego pracę i postanowił, że ją upubliczni. Mapa jest totalną kopią 1:1 mapy z Among Us i w dzisiejszym odcinku wcielimy się w rolę impostora i będziemy wyjaśniali towarzystwo. O! Widzicie tego crewmate'a? Wy też możecie zostać impostorem, zostawiając łapeczkę w górę. Sami sprawdźcie, kiedy wciśniecie łapeczkę w górę, to zobaczycie, co się wydarzy. Klikamy! Ho! No właśnie. To teraz pozostało tylko posprzątać i wydalić go gdzieś tam w kosmos. To teraz na szybko polecą dwa krótkie filmiki podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli wasz krótki film pojawi się mi na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości Megaboxa. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za wsparcie. Pamiętajcie, że kod resetuje się co tydzień, a link do kodu macie podany w opisie. Po odcinku standardowo zapraszam wszystkich po fajne koszulki na Pixie Shop. A teraz zaczynajmy. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i jak widzimy, mamy mapę o nazwie Among Us. Spójrzcie, jak ona przekozacko wygląda. Ona jest dosłownie taka sama jak w Among Us. Ja osobiście wraz ze znajomymi grałem w Among Us dosłownie chyba tylko 5 razy, więc nie znam dokładnie na pamięć wszystkich miejscówek, ale odpaliłem sobie tu taką mapkę i za chwileczkę sobie zagramy w tą mapę różnymi postaciami i sprawdzimy, czy faktycznie wygląda tak samo. Zaczynamy, moi drodzy, naszą zabawę. O kurczę, wszyscy respimy się na środku w kafeterii, tak? To jest kafeteria. Ja od razu uciekam. Nie wiem, do Waypons. Dobra, dostał ode mnie raz. Jessie, dojeżdżamy ją. Okej, dostała. Mamy też Poco. Jest zadyma Spoko w kafeterii. Strzał, nie trafiłem. Dostał raz, okej. Mam tutaj jeszcze Mort. Ej, panowie, nie teamujemy się koło Medbaya. Przepraszam państwa bardzo. Co to za porządki? Co to za porządki? Oni sobie ulta ładują, tak? Na sobie. No dobra. Ja, moi drodzy, jestem w Medbaju. I czy w Medbaju też było jakieś takie przejście? Nie wiem totalnie, gdzie mnie teleportuje. Próbujemy, lecę i uwaga. Jesteśmy w Low Engine, no dobra. Idziemy sobie teraz do Electricala. Kabelki sobie tutaj porobimy. Poczekamy sobie na chwilę, może na kogoś w krzaku. A może zrobimy to inaczej. 4 zadymiarzy w grze, więc może tutaj by było troszeczkę tempo zwiększyć tej gierki. Okej, okay. Tempo cały czas się klepie w kafeterii. Rzuciłem niedźwiedzia, troszeczkę chyba spudłowałem. O nie, ult! Mój niedźwiedź dostał tarczę, uciekam. Cofnijmy się może faktycznie tutaj do Medbaya. Ten Rico jest dobry na tą mapę. Rico 200 IQ play na tą mapę. Ja uciekam. Nara! Okej, okay. Teleportowało mnie znowu do Low Engine'a. Tego Rico bym nie podjechał, bo po pierwsze więcej Fire Cubesów, po drugie jego ult jest lepszy. Dobra, mam tutaj Poco, który... Dobra, dostał. Nie dostał. Rico ma ulta, a ten pan Poco musi niestety się tutaj wyłożyć. Dostał ulcikiem. Zamykam go. I teraz go zamykam. I jest dojazd. Jest gruby dojazd, widzowie. Raz, dwa, trzy. Mortisek atakuje. A! Niedźwiedź! Tarcza! Porobił mnie, no nie wierzę. Czemu ten niedźwiedź zaspał? Tak bym to wygrał. Dobra, bierzemy jakąś inną postać. Mi się wydaje, że tutaj dobrą postacią będzie Rico. Spróbujmy. Dobra, moi drodzy, lecimy jeszcze raz. To jest mega zabawa na takiej mapie. Ej, mam tutaj Leona. Gadżet, ult. Nie miałem ulta. Dobra, położyłem go, ale prawie zginąłem. Uciekam szybko. Tutaj, moi drodzy, mamy po lewej reaktor. Po prawej mamy security. Tutaj zawsze była taka kamerka, on będzie skakał. Ult! Porobiony. Łatwo, nie, Dynamite. Odejdź ode mnie, Dynamite. Ty jesteś chyba chory, że ty mnie tak chcesz tutaj zbombować tym ultem. Nie! No niestety, porobił mnie. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz Rico, bo dobrze nam szło, tylko że Sabo nas zrespiło. Okej, okay, ja od razu uciekam teleportem, także narty. Jakimś edziem się... Jestem, porobiłem go! Zabiłem chłopa.
Boję się, że ktoś tutaj teraz wyskoczy mi z teleportu. Kroję i uciekam. W następnej rundzie zabawimy się w impostora. Będę stał bólem w krzaku. Jak ktoś się tepnie, od razu go wyjaśniam. Lecimy sobie w lewo. Do lower engine'a po lewej, jak najbardziej. No dobra, po lewej stronie mamy reaktor. Tutaj mamy security, kabeleczki. Znaczy kabeleczki, kamerki. I gdzie nas teleportnie? Sprawdźmy. Ciach. Użyłem wenta, widzowie. Teleportowało nas tu. Teraz przeskoczmy sobie tędy, dokąd polecimy. Okej, okay, bezpośrednio do storage. Ło, Dynamike! Dynamike daleki ma zasięg. Tutaj bym go ładnie spetardował. Zostały trzy osoby. Nie! Nie! Co on zrobił? Co on zrobił? Co on zrobił? Ult! Ale cwaniak! Ale cwaniak! On był w tym krzaku. Ja nie sądziłem, że on tam jest. Nie sądziłem, że on tam będzie. Dobra, odbiły się te kulki. Nie! Zginę! Search! Zostawię 42 HP. Po prostu w to nie wierzę. Grinduję na krawędzi, jak to mówią. Tego searcha będzie mi ciężko porobić troszeczkę. Ale postaram się go tutaj jakoś zagiąć. O ty Dynamike'u, chamie i prostaku. Nie no, ale spaliłem ulta. Jak ostatni dzbanek. Jak ostatni dzbanek Janek go spaliłem. Co za oślałonka. Zostałem sam z tym Dynamike'iem. I to będzie teraz mega problem. Właśnie, bo będzie mnie tutaj obijał. No i niestety, Dynamike największy impostor. No dobra, ciężko było, a teraz zagrajmy bólem albo Shelly. I wścielimy się w rolę impostora. Moi drodzy, jestem teraz impostorem, który od razu się ujawnił, więc walę gonga w Mortisa. Już od razu go gonię, od razu go gonię, jeżeli się uda. 3, 2, 1, bomba, bomba, bomba. Nie udało się. Ult, ult. Wjeżdżam, 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 uciekłem. Uciekłem na szczęście, rozwaliłem pół mapy. Spróbujmy jeszcze raz. Zadyma jest nieziemska. Czy mamy kogoś od razu do podjechania? Gdzie jestem? Tutaj. Edzio, Edzio, Edzio. Leży. Chłop nawet nie zdążył. Dobra, ja staję tutaj, patrzcie. Czekamy, czekamy na kogoś. Ktoś na pewno tutaj przyjdzie. Farel impostor, widzowie. Dawaj do mnie, byczku. O kurczę, nikogo nie widać. Czterech zadymiarzy już w grze tylko? Trzech zadymiarzy już w grze? Okej, idzie jakiś search. Gdzie on się tepnie? Teleportował się gdzieś. Niech użyje tego teleportu. Zielonego użyj, byczku. Ustaliśmy jeden na jeden. No niestety. Nie no, strefa się zamyka. To są jakieś żarty? Teleportuję się. Okej, okay, jestem tutaj. Co on tu robi? Nie sądziłem, że on tutaj będzie. Testał i kampił na mnie. XD. Wyszło nawet spoko, ale nie do końca tego oczekiwałem. Okej, mamy Amber. Ona jest mega wolna, więc zaraz ją resetuję. Raz, dwa, trzy, Farel impostor. O ty! Chamie! Dynamike, bomba, bomba, bomba! Muszę uciekać, muszę uciekać, muszę uciekać. Leczę się, leczę się. Uciekam! Jak najdalej stąd! Tak jest, udało się, wow! Ale oni mnie tutaj chcieli wyjaśnić. Ja staję tutaj, bo ten teleport mi się wydaje jest najczęściej używany. Mam jakiegoś takiego Mortiego, który się teleportował po lewej. Zostało jeszcze pięciu zadymiarzy. Ja czekam na swoją ofiarę. Idzie Mortisek z Bibi. Co oni tutaj? Timu? Dostanę gumą. Dobra, na szczęście poleciała gdzieś tam. Gdyby nie było tej dziury w ścianie, dostałbym gonga, serio. Ta mapa powinna zostać dana do trybu gry. Jest przekozacka. No chodź, 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 moja droga. Bomba, 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 bomba leży! Teleportowałem się na szybko. Teraz tutaj stanę w krzaczku na chwilę. Może ktoś do mnie przyjdzie. Zaskoczona. Ona była mocno zaskoczona. Mam ulta nabitego, więc spoczy. Tutaj jest troszeczkę słabo. Z racji tego, że nie ma tej krzaka. Została Ems. Okej, okay, ona skacze gdzieś? Nie, nie skacze, nie skacze. Idzie. Szuka, szuka mnie. Nie wie, gdzie jestem. Naprawdę ona nie wie, gdzie jest impostor Farel. I wjazd. Odbiła mnie, leczę się, raz, dwa, trzy. No niestety, udało jej się mnie wyjaśnić. Myślałem, że ta szarża troszeczkę szybciej się skończy i że ją zresetuję od razu, ale i tak drugie miejsce, GG. No jakby nie zagrać tego trybu, moi drodzy, Leonem. Leon taki sneaky, sneaky postać. Mamy jeszcze Edgara, uciekam od razu teleportem. Nara. Wypuszczam, wypuszczam, wypuszczam klona. Edgar obity, no i czekam na kolejnego ważniaka, który chce podjąć ze mną walkę. Zapraszam w ten teleport. Rico! Nie! Wpadłem! Ja jestem oślą łąką totalnie! Ale ja to popsułem. Wpadłem sam w swój teleport.
za Farel impostor! Gość, coś ty żeś myślał? Tu dajemy klona, ja uciekam gdzieś tutaj. Później teleportuję się gdzieś tu. Tam jest Edgar, który będzie chciał mnie porobić. Siema, Edzio. Nie! Mamy go, mamy go. Yeah! Najlepszy impostor ever, czyli Leon. I to było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na mojego Instagrama, TikToka, grupę na Facebooku. Wszystkie linki do moich social mediów macie podane w opisie. Oglądajcie kolejne odcinki, które macie gdzieś tutaj przypięte w karcie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!